Cześć. W ostatnich filmach mówiliśmy trochę o rolowaniu, a także produktach, które do tego rolowania można wykorzystać, a dzisiaj chcemy pokazać Wam, jak rolować poszczególne partie mięśniowe. Zapraszamy. Rolowanie mięśni kulszowo-goleniowe wykonujemy podobnie jak rolowanie łydki. I tutaj również możemy zastosować dwa warianty, czyli wersję łatwiejszą, która dostarcza trochę mniej nacisku na te struktury, oraz wersję trudniejszą, gdzie przy pomocy drugiej nogi zapewniamy większy nacisk. Rolowanie przedniej części uda również możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwsza wersja, która zapewnia mniejszy nacisk, jest zalecana znowu dla osób, które mają tą strukturę mocno napiętą. Natomiast jeżeli czujecie, że nacisk nie jest wystarczający, to ponownie można dociążyć rolowaną nogę przy pomocy drugiej kończyny dolnej. Rolowanie bocznej strony uda, czyli w głównej mierze pasma biodrowo-piszczelowego, też możemy wykonać na dwa sposoby. W zależności od tego, w jakim stopniu ta struktura jest napięta i bolesna, możemy wybrać wariant łatwiejszy, w którym ponownie jedna noga spoczywa na podłodze. Lub jeśli w tej pozycji docisk nie jest wystarczający, dociążyć rolowaną nogę przy pomocy drugiej kończyny. Przy rozluźnieniu mięśnia powięziowym w obrębie uda warto pamiętać także o rolowaniu jego wewnętrznej części, które wykonujemy w tej pozycji. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, do śledzenia nas na portalach społecznościowych. Obejrzyjcie też nasze poprzednie filmy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia.